Mamy dziś 1 września, a to oznacza, że rok szkolny już za pasem. Dlatego na osłodę tego niezbyt radosnego dla większości uczniów czasu przygotowałem dla Was obiecany już dawno odcinek o najmniejszym ze samobieżnych bizonów, czyli o bizonie Sampo 2020 lub bizonie Nordic Z140. O co chodzi z tymi nazwami w dalszej części materiału? Ten odcinek jest kolejnym z serii moich filmów o kombajnach Bizon z Płocka. Dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków o bizonach BS, Dynamic i bizonie Gigancie, to linki do nich zostawiam Wam w kartach w prawym górnym rogu oraz opisie tego filmu. Zapraszam Was także na mój film z tegorocznych żniw z bizonami, link również w karcie. Jeśli takie materiały jak ten Wam się podobają i chcecie zobaczyć ich na moim kanale więcej, to koniecznie pamiętajcie o pozostawieniu pod tym filmem łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Zaczynamy odcinek. Pierwszy bizon Sampo 2020 zjechał z linii produkcyjnej płockich zakładów w lipcu 1992 roku. Maszyna ta była efektem współpracy polskiego FMZ i fińskiego producenta kombajnów Sampo Rosenlew, o którym przygotowałem już jakiś czas temu odcinek, link w karcie. Na mocy umowy licencyjnej, jaka została pomiędzy tymi dwiema firmami podpisana, Sampo udzieliło fabryce maszyn żniwnych w Płocku licencji na produkcję swoich kombajnów o oznaczeniu Sampo Rosenlew 2020 i 2025. To, co wyróżniało ten kombajn na tle poprzednich modeli Bizona, to gabaryty. Bizon Sampo był w porównaniu do swoich starszych braci naprawdę niewielki. Dla porównania będę wyświetlał Wam obok wartości tych samych parametrów dla produkowanych w tym samym czasie bizonów Rekord oraz BSZ-110. Najmniejszy z bizonów wyposażony był w header o szerokości zaledwie 3,25 m, a wymiary całego kombajnu to zaledwie 7,55 m długości i 3,34 m wysokości. Za omłot w bizonie Sampo odpowiadał bęben młócący o szerokości 86 i średnicy 50 cm, a powierzchnia sit wynosiła 1,9 m2. Wymłócone zboże trafiało do zbiornika o pojemności 2,5 m3, który był w stanie pomieścić około 2 ton zboża. Sercem kombajnu Bizon Sampo w wersji krajowej był 4-cylindrowy silnik Ursus o pojemności 3865 cm3 i mocy 80 koni mechanicznych. Był to dokładnie ten sam silnik wykorzystywany w wielu Ursusach, takich jak m.in. 4512 czy 6014. Zaledwie 80 koni mechanicznych może wydawać się niewiele, ale przy szerokości zespołu żniwnego, jak i całego kombajnu, taka moc spokojnie wystarczała do komfortowej pracy. Na pewno wielu z Was zastanawia się, jak było z wydajnością bizonów Sampo, do jakiego innego bizona można było go porównać. Otóż bizon Sampo ze swoją przepustowością na poziomie takich 4-4,5 kg masy omłotowej na sekundę był nieco mniej wydajny od starego bizona Super, co wynikało bezpośrednio z gabarytów maszyny. Mimo to bizonowi Sampo zdecydowanie najbliżej było do bizona Z040, bo podobnie jak on, posiadał zaledwie 4 wytrząsacze klawiszowe. Czasami możecie też się spotkać z czerwonymi bizonami Sampo, ale są to egzemplarze z początku produkcji. Zdecydowana większość kombajnów tego modelu malowana była na niebiesko. Skoro powiedziałem już na temat bizona Sampo, to wypadałoby też coś powiedzieć na temat wspomnianego we wstępie bizona Nordic Z140. Bizon Nordic nie był niczym innym jak eksportową wersją bizona Sampo na rynki Danii, Szwecji i Norwegii. Bizon Nordic w odróżnieniu od krajowego bizona Sampo wyposażony był w skrzynię hydrostatyczną, w polskiej wersji była to zwykła skrzynia 3+1 oraz fiński silnik marki Valmet o nieco większej mocy 87 koni mechanicznych. Możecie też się spotkać z bizonami Nordic z końca produkcji wyposażonymi w silniki Sisu Diesel, natomiast jest to dokładnie ten sam silnik co Valmet, bo po prostu od 1995 roku silniki Valmet produkowane zaczęły być pod marką Sisu. Kombajny Bizon Sampo 2020 i Bizon Nordic Z140 produkowane były do roku 1998. W sumie przez cały okres trwania produkcji w latach 1992-1998 wyprodukowano 508 sztuk tych kombajnów. Bizon Sampo miał w założeniu FMZ skierowany być dla tych najmniejszych gospodarstw, których nie stać było na zakup bizona Rekorda czy BS-a.
Rzeczywistość jednak zrewidowała te założenia i wielu mniejszych rolników indywidualnych, którzy mieli być grupą docelową dla nowego bizona Sampo, wolała zamiast niego kupić sobie używanego bizona Super lub Rekorda. A na koniec jeszcze tylko wspomnę, że FMZ nie było jedyną fabryką, której Sampo udzieliło licencji na produkcję tych konkretnych modeli kombajnów, bo na podobnej zasadzie powstał także na przykład kombajn Massey Ferguson 17. To już wszystko na dziś. Chciałbym jeszcze tylko podziękować Damianowi Wielkusiakowi, największemu, a przynajmniej jednemu z największych, znawców bizona w Polsce, za pomoc przy tworzeniu tego materiału i weryfikację zawartych w nim treści. Dziękuję także wszystkim, którzy użyczyli mi swoich materiałów do filmu. Linki do ich kanałów znajdziecie jak zwykle w opisie. Pamiętajcie zostawić po sobie łapkę w górę oraz suba, jeśli się Wam spodobało, a my słyszymy się już za tydzień w sobotę o godzinie 8:00.